Witam z tej strony PL Informatyk i zapraszam Was na prezentację starej już dosyć gry Ally Tycoon, to jest wersja Evolution, czyli odnowione wydanie, chociaż no tak już jak na dzisiaj to jest dosyć stara gierka. Ally Tycoon to popularna gra, tak mi się wydaje, w której stałem się właścicielem linii lotniczych. Ally Tycoon Evolution to rozwinięcie tej gry, przy czym gra wygląda identycznie, wszystko jest bardzo podobne, ale dodano kilka nowych rzeczy, o których pomówimy już podczas grania. Co? Charakterujcie się filmikiem wstępnym. Widzicie, od razu widać, że ta gra jest zrobiona z humorem, z jajem. No i to jesteśmy my plus trzech konkurentów. Jak widzicie, gra sieciowa jest w tej wersji. Kampanię, no ja natomiast zacznę grę swobodną. Tutaj jak widzicie, już wcześniej zacząłem, zawsze wybieram zielonego. Nie wiem czemu, chyba dlatego, że pierwszy raz tą grę grałem w demo. I właśnie tam była możliwość tylko wybrania zielonego. No i tak mi już zostało. No i Falcon Airlines, czyli nasze linie lotnicze. Nasi konkurenci. Gra dwuwymiarowa. A więc to wy jesteście nowymi magnatami lotniczymi. Ciekawe. Wyjaśnijmy sobie coś od razu. Nie toleruję niczego, co mogłoby zdezorganizować funkcjonowanie lotniska. Uważajcie więc na to, co robicie. Dobrze, to wszystko, co miałem do powiedzenia. Spotkajmy się jutro rano o 9. Dialogi, dubbing w tej grze jest świetny. Świetny, świetny, świetny. W wersji oryginalnej, nie? Evolution był jeszcze lepszy. Ale tutaj... tutaj też jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. No i tak wygląda nasze biuro. No co tu dużo powiedzieć mogę. Mam telefon, na razie mam bardzo mało numerów, do których mogę dzwonić. To się z biegiem czasu rozwija. Tutaj plany lotów, mamy dwa samoloty, a tu są zlecenia lotów, tu są zlecenia cargo, które też możemy brać, co też jest nowością. I tutaj są połączenia, które wykupujemy. O cargo i o tych połączeniach powiem później. No i jak widzicie, tutaj mamy dwa z Warszawy. Z Warszawy do Paryża. Warszawy do Zurichu. Ponieważ samolot zostanie w Paryżu, to musi później wrócić do Warszawy, żeby z tej Warszawy znowu wyleciał. Także widzicie, ile zysk? Minus 10 tysięcy, czyli stracimy. Zrobię tak, bo już jest minus 6 tysięcy, bo z Zurichu do Warszawy jest bliżej. A mogę wysłać drugi samolot. No, o kurczę. No to, że teraz zrobię. O, tak być dobrze. Mamy tylko jedno wyjście, dlatego nie mogą się nakładać te połączenia, te zlecenia. No tutaj są lotniska. To też się z czasem będzie rozwijać. Informacje. Tutaj, jeżeli chcemy, aby był już następny dzień, klikając na samolot, widzimy jak jest, tutaj możemy go przerobić, dodać super posiłki, dodać personel,
Poniżej tego minimum nie można zejść. Dobra. Zabierzmy się gdzieś dalej. Tutaj jest biuro reklamy. Widzicie, zamknięte. Tu jest ciekawa opcja. To jest prywatny pokój. Proszę stąd wyjść. Terrorysta tak zwany. Żeby on chciał z nami rozmawiać, najpierw tutaj musimy tam kogoś dać chyba, jak dobrze pamiętam, futerał, który tutaj się pojawi do kupienia. I to jest sklep, jak widzicie, możemy kupić gorzołkę, Mateusz organizuje komórkę, laptop dopiero po kilku dniach. Przykro mi, ale chwilowo nie mamy notebooków. Złożyliśmy. Później ten laptop możemy upgrade'ować. No i tyle. Tu jest bank. Czasami tutaj w koszulę leży kasa. Tutaj są akcje. No, możemy tutaj kupić nasze akcje, skupić konkurencji i się bawić takimi rzeczami. Tutaj ten koleś jest od akcji. Natomiast ta łapka jest od pożyczek. Jeżeli mam zabraknie kasy, możemy pożyczyć. Tutaj kiosk. Czasami fajne, fajne artykuły do poczytania. Kibelek. Tak jak mówiłem, w strasznie komiksowym stylu jest ta gra i jest to świetne, bardzo fajne, bardzo humorystyczne. Odlaliśmy się. I jak widzicie, z damskiej toalety otrzymaliśmy perfum. Tych takich różnych gratów jest dosyć sporo w tej grze. Na internecie znajdziecie, co do czego służy. To jest bar. Ja też kiedyś byłem młody i pełen energii. I odnosiłem spektakularne sukcesy. Kolej zawsze ma jakąś ciekawą historię. Co podać do picia? Podobno jesteś... Zgadza. Owszem. No, jeżeli... Ten... Dobra, dalej. Tutaj są bramki odlotów. Tutaj jest nasza. Później możemy u dyrektora zamówić... Znaczy no... Pogadać z nim, żeby dodał nam jeszcze więcej bramek. Musimy je potem kupić. Tu jest warsztat. Tutaj to jest nowość. Nowość w tej wersji. W oryginale tego nie było, gdzie możemy zaprojektować swój samolot jakiś tam. Tutaj jest sprzedawca nowych samolotów. Tutaj po pewnym czasie się otworzy ten stanik będzie, którego możemy wziąć. Tu jest tablica, gdzie właśnie połączenia możemy wykupić. I ja powiem, że tutaj właśnie po pewnym czasie gry tylko i wyłącznie tych połączeń używam. Nie korzystam już później ze zleceń. I na tym naprawdę idzie fajną kasę zarobić. Tutaj pokój dyrektora. O, jest facet, od którego możemy kupować benzynę. Można na tym trochę przeoszczędzić, jeżeli tam dobrze nam się ten ułoży. To trzeba zagrać po prostu, żeby to zrozumieć. Tutaj są właśnie zlecenia. Tu jest na przykład zlecenie, dla którego nie ma kary. To takie zawsze biorę. Choćbym miał go potem nie wykorzystać. To są zlecenia last minute, czyli takie, które trzeba wykonać dzisiaj lub jutro. Są dobrze płatne, ale właśnie trzeba uważać, żeby tam nie przekroczyć terminu, bo kary też są. To jest muzeum, tu możemy kupić używane samoloty. Są one o wiele tańsze, ale w gorszym stanie niż samoloty nowe. I ogólnie
Ja nie kupuję używanych samolotów. Tutaj jest cargo, gdzie właśnie zlecenia cargo. Na nich też można bardzo dobrze zarobić. No trzeba tylko spełnić ten warunek przewozu ton, bo niekiedy to, jeżeli nie mamy samolotu, dajmy na to, o, tu jest 100 ton, no to jeżeli nie będziemy mieli samolotu, który tyle, a zresztą to wezmę, co pokażę wam bliżej. Tutaj fajnie będziemy kupani. No, tutaj możemy zobaczyć, ile pasażerów każda linia przewiozła. Tu jest biuro kadr. Tutaj pani są podania o pracę. Pilot, pracownik, no to wiadomo, jeżeli kupujemy nowy samolot, to trzeba będzie ich zatrudnić. Doradcy są bardzo pomocni. Na przykład do spraw personalnych. I on będzie nam mówił o, czy danego pracownika zatrudnić, czy nie, czy to dobrze. Do spraw zleceń, no to mówi o zleceniach, czy się opłaca samolotów, fitness, no dzięki temu szybciej biegamy. Tutaj u tego pana możemy podnieść zarobki, albo obniżyć zarobki naszym pracownikom i pokazać zatrudnionych pracowników, na przykład jeżeli dziękuję. Chcemy zwolnić ich. Jeszcze tutaj nie byliśmy. To jest agencja reklamy. No, gdzie płacimy za reklamę naszych linii. Tutaj jest też pomieszczenie nowe, którego wcześniej nie było. Dział bezpieczeństwa, w którym możemy wykupić na przykład monitoring czy inne rzeczy, które chronią nas przed terrorystą. Dobra. Co my tu mamy? O, takie Sztokholm. To jest to bez kary, ale widzicie, minus 13 tysięcy na tym stracimy. Znaczy 13 tysięcy stracimy, a zarobimy 55 tysięcy, czyli będziemy na plusie ogólnie. Cargo, o. Mamy tutaj 100 ton do przewiezienia, ale za jednym zamachem tego nie zrobimy i musimy to rozbić, a możemy to rozbić na kilka samolotów, ale właśnie, jak widzicie, zobaczmy w informacjach, 16 ton za jednym zamachem ten samolot może ten, a ten 24 ton, to lepiej tym będzie. No ogólnie właśnie trzeba to tak rozbijać, no i to potem trzeba płacić za powrót tego samolotu, ale na tych cargo idzie naprawdę nieźle zarobić. W mojej ocenie lepiej niż na zwykłych zleceniach, zwłaszcza jeżeli się ma samolot, który potrafi dużo przewieźć. Bo ja tutaj nie gram teraz, żeby zarobić, bo normalnie to bym miał już więcej tych zleceń pobranych. No i to by było chyba na tyle. Gra jest bombowa, naprawdę świetna. Wiele godzin na nią spędziłem. No wiadomo, po pewnym czasie zaczyna się nudzić, natomiast polecam ją. No i jeszcze ta muzyka w tle, MIDI. Świetne. Tutaj też tędy możemy wyjść. I na każdy początek dnia jest taki briefing u szefa. Czy ktoś chce kawy? Dobrze, więc zaczynajmy. Zacznijmy o każdej dobrze, przejdźmy teraz do Falcon Lines. Twoja reputacja, twoje samo. Teraz po twoje i w ko... twoje samoloty są... Okej, to wszystko. Dziękuję, że poświęciłeś. Dobra, to było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. To był PL Informatyk. Zapraszam do subskrypcji, do oglądania moich filmików. Zapraszam na Facebooka, na mojego bloga. Na razie pozdrawiam. Hej!